Dzisiaj wszystko trzeba robić na czas. Zgadzacie się ze mną? Zegarki mamy na rękach chyba tylko dlatego, że są modne. Mamy komórki, smartfony, tablety, komputery, które ciągle przypominają nam o zadaniach, które mamy do zrobienia albo o tych, których nie udało nam się zrobić i musimy je odłożyć na bliżej nieokreślaną przyszłość. Ile razy już dzisiaj, podczas tego spotkania, spojrzałeś na swój smartfon, żeby zobaczyć, która godzina, czy ktoś przysłał jakąś wiadomość, może ktoś dzwonił, a może ktoś coś opublikował na Facebooku, a może sam już to zrobiłeś, zrobiłaś? To gdzie jesteś? Tutaj, czy w wirtualnej rzeczywistości? Jesteś tu, czy tam? Dlaczego nie możesz przez chwilę tak po prostu być? Informacje otaczają nas z każdej strony. Wstajesz rano, leniwie sięgasz po komórkę, przeglądasz Facebooka, serwisy informacyjne, włączasz radio, które przekazuje kolejne informacje, rozmawiasz z domownikami, może włączasz telewizję śniadaniową lub jakikolwiek inny program. Twój mózg pracuje, pracuje, czy o tym myślisz, czy nie. Wychodząc do pracy, ze skrzynki wyjmujesz tonę ulotek, być może są też za wycieraczką twojego samochodu. W drodze do pracy słuchasz radia, w pracy odbierasz maile, rozmawiasz z ludźmi, mijasz billboardy. Twój mózg pracuje. Czy o tym myślisz, czy nie? Czy wiesz, że obecnie, w ciągu jednego dnia, przetwarzamy ilość informacji, którą nasz praprzodek przetwarzał w ciągu całego swojego życia? A nasz organizm się nie zmienił. Jesteśmy cały czas tym samym ludzkim gatunkiem. Spójrzmy jeszcze na nasze otoczenie. Rodzina, przyjaciele, kolorowe gazety, internet. Oni wszyscy mówią ci, jak powinieneś żyć. Oni wszyscy wiedzą to za ciebie. Naprawdę? Czy oni wszyscy są tu, we wnętrzu i znają twoje potrzeby i wiedzą, czego naprawdę chcesz? Nie wydaje mi się. Tylko ty sama wiesz, co jest dla ciebie dobre. Taka jest prawda. Wiem, jak to jest żyć szybko. I myślę, że nie jestem jedyna na tej sali. Kiedyś byłam ambitną mistrzynią wielozadaniowości. Komórka w jednej ręce, laptop w drugiej, przede mną rozmówca, szybko jedzony posiłek. Wszystkie projekty były zrobione na czas. Byłam perfekcjonistką we wszystkich projektach, zielony status. Ale ja nie tylko pracowałam. Praca to był prawdziwy ocean możliwości przede mną. Kochałam swoją pracę. To była dla mnie zawsze prawdziwa pasja. Dbałam też o swoje życie prywatne, o czas wolny, o kontakty ze znajomymi, o sport, ruch. Tak, na wszystko miałam czas, tylko na sen było mi go szkoda. Jak później policzyłam, przez około 15 lat życia towarzyszyło mi przekonanie, że wystarczy mi około 4-5 godzin snu, by zregenerować organizm i mózg. Gdzieś przeczytałam taką mądrość. Jakie były skutki takiego życia? Organizm wymagał regeneracji, paromiesięcznej regeneracji. I czy teraz, gdy patrzę na to z perspektywy, myślę, że byłam faktycznie efektywna w swojej wielozadaniowości i w swoim życiu pełnią. Tak mi się przynajmniej wydawało wtedy, że żyję pełnią. Zważając na to, że moi ówcześni współpracownicy przypominają mi projekty, które kiedyś realizowaliśmy razem, ja ich po prostu nie pamiętam, bo tyle miałam na głowie. Myślę, że w długożyciowej, długoterminowej perspektywie taka wielozadaniowość i wieloprojektowość jest złudną efektywnością i tak naprawdę nie jest wiele warta. Czy znacie starszych ludzi, którzy na koniec życia mówią, że żałowali, że nie pracowali więcej, że nie zrealizowali więcej zawodowych projektów? Przyznam, że nie spotkałam się z takimi wypowiedziami. Moja zmiana zaczęła się od wejścia na jogiczną matę. Tak to się zaczęło i tak naprawdę nie wiedziałam, że zapoczątkowuję zmianę i nie znałam jeszcze wtedy celu, do którego ten krok mnie prowadził. Początek praktyki jogi uruchomił pewną falę. Przestałam jeść mięso. Nigdy wcześniej tego nie planowałam i nie posądzałam się w ogóle o taki krok.
przestałam jeść mięso i zaczęłam interesować się odżywianiem. Zaczęłam interesować się tym, jak to, co jemy, wpływa na nasz organizm. Bo wpływa bezpośrednio na to, jak czujemy się dzisiaj, jak czujesz się dzisiaj ty tutaj, teraz, jak czuję się dzisiaj ja na tej scenie, jak funkcjonujemy w tym momencie, jak zdrowi jesteśmy ogólnożyciowo generalnie. Ukończyłam kursy dietetyki, ukończyłam kursy uważności, zaczęłam się interesować medytacją, uważnością, rozumieć skąd pochodzą i jaka jest zależność między nimi, jakie jest powiązanie i doceniać to, co chwila skupienia w ciągu każdego dnia, czy medytacyjna w sensie 15-30 minut, czy ta codzienna uważność na każdy moment, na kolor liścia na drzewie, promieni słońca, mijanych kwiatów, bo to jest coś, co nas otacza. Jak ta uważność wpływa na zmianę jakości życia. Zaczęłam interesować się psychosomatyką, tym, jak to, co mamy w głowie, wpływa na nasz organizm. Bo wpływa bezpośrednio. Głowa, nasz organizm to jest jedna całość. Organizm doskonale wie, czego potrzebuje, wystarczy tylko tego słuchać. Taka jest prawda. Zaczęłam interesować się filozofiami wschodu, zaczęłam interesować się wieloma rzeczami, które pokazały mi, że życie może być inne. I dziś tutaj stoję przed wami po 6 latach różnych kursów, doświadczeń, zgłębiania wiedzy i czuję się w miejscu o 180 stopni różnym niż to, w którym byłam kiedyś. Kiedyś żyłam pełnią, tak mi się wydawało. Wydawało mi się, bo mam poczucie, że pełnią żyję teraz, będąc uważnie, świadomie ze sobą i z otoczeniem w każdym momencie. Więc okazuje się, że w tym pełnym pośpiechu, pełnym zajętości, pełnym szaleństwa w świecie, którego jesteśmy częścią, można żyć inaczej. Można żyć inaczej, podążać cały czas za światem, ale jednocześnie zmienić swoją jakość życia. I że warto. A zatem wyobraź sobie. Wyobraź sobie, że budzisz się po dobrej dawce snu. Czujesz się dobrze, wypoczęty, wypoczęta. Wykonujesz poranne czynności, ale wykonujesz je po prostu, kolejne jedno po drugiej. A pęd, który być może jest w twojej głowie, naprawdę nie sprawi, że wykonasz je szybciej. One zajmą ci dokładnie tyle samo czasu. Być może rano idziesz po zakupy, ale nie pójdziesz na nie do sklepu. Pójdziesz na pobliski targ i pójdziesz bez listy. Po co ci lista? To, co znajdziesz na tym targu, doskonale podpowie ci, co powinieneś kupić. Podpowie ci to twój organizm. On doskonale wie, czego potrzebujesz. To, co znajdziesz na targu, to są produkty sezonowe, regionalne. Będziesz wiedział, co powinieneś zjeść zgodnie z naturą. Kupisz produkty, o których będziesz wiedział, że chcesz je kupić i przyrządzisz sam, samodzielnie posiłek. To będzie zdrowy posiłek, bez żadnej chemii. Przygotujesz go być może ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi. Zrobicie to razem. Będzie razem, będzie wesoło, będzie zdrowo, będzie odżywczo. To będzie w każdym sensie dobry moment tego dnia, dobry dla ciebie i dla was. A może zrobisz coś innego dla siebie na początku dnia? Może pójdziesz do pobliskiej ulubionej knajpki napić się kawy i poczytać gazetę? 15 minut. Tylko 15 minut dla siebie, 15 minut drobnej przyjemności, która osadzi cię w tym dniu i sprawi, że będzie ci po prostu dobrze i zrobiłeś coś dla siebie, a o tym, dlaczego warto robić coś dla siebie, to za chwilę. Jedziesz do pracy, ale nie wybierasz już zawsze samochodu. Może zdecydujesz się na rower, a może po prostu pójdziesz na spacer, by zadbać o powietrze, którym oddychasz. Jak często zastanawiasz się, jak oddychasz? Jak oddychasz w tym momencie? Głęboko? Płytko? Jak często myślisz o tym, co jest podstawą twojego życia? Czy możemy funkcjonować nie oddychając? Nie. A zupełnie nie poświęcamy naszemu oddechowi uwagi.
Docierasz do pracy i pracujesz też już inaczej. Wiesz, że warto pozwolić sobie na 10-minutową przerwę. 10 minut podejścia do okna, wyjścia na powietrze, porozmyślania o czymś zupełnie innym niż czynności. Wiesz już, że tych 10 minut zapewni ci dużo większą efektywność na dalszą część dnia niż to, gdybyś pracował ciągle w ciągłej zajętości. Wiesz, że warto. Będziesz pracować jeszcze lepiej. Pozwolisz też sobie na posiłek, na spokojny posiłek. Dlaczego karmisz swojego psiaka, kota, rybki, tankujesz swój samochód i ładujesz komórkę i tablet, a zapominasz o sobie? Twój mózg, by pracować, potrzebuje. Odżywienia potrzebuje. Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść. To często na szczęście powtarzana prawda. Zadbasz o swój odpoczynek, zadbasz o dostęp do technologii. W tej chwili jesteśmy 24 godziny online. Maile, wiadomości przychodzą non-stop, komórka włączona, tablety włączone. Czy naprawdę jest to niezbędne? To ty już teraz zaczynasz decydować, kiedy odbierasz maile. Być może wyznaczysz sobie stałe pory godzin w ciągu dnia, być może będziesz miał 1 lub 3 dni w tygodniu, kiedy nie będziesz odbierać ich w ogóle, bo wiesz, że będą tylko sprawiać, że twój mózg będzie pracował i będzie przeciążony jeszcze bardziej. A przeciążenie w obecnych czasach to jest coś, co codzienność nam niejako gwarantuje. Więc dbając o ciało i umysł, warto zapewnić im coś dla równowagi. Chcesz żyć intensywnie? Zrób coś też intensywnie i głęboko jakościowego też w drugą stronę. Można po pracy odpoczywając leżeć i liczyć reklamy oddzielające części ulubionego filmu albo ilość kanałów w telewizorze. A można też policzyć chmury na niebie. Spróbuj kiedyś. Spróbuj, kiedy poczujesz się bardziej zrelaksowany i wypoczęty. Można poszwędać się po galerii handlowej, można poszwędać się po parku, lesie, skwerku, po świeżym powietrzu. Przyznam uczciwie, że nie znam bardziej wyczerpującej formy relaksu niż szwędanie się po galerii handlowej. To jest niesamowicie wyczerpujące. Może pójdziesz czasem na masaż, bo już będziesz wiedzieć, ile dobra da twojemu ciału i głowie. Jakie odprężenie ci zapewni, jakie oczyszczenie ciała z toksyn. Może czasami zdecydujesz się na wyjście do sauny, tym bardziej w sezonie jesienno-zimowym, bo będziesz już wiedzieć, że w połączeniu z dobrą dawką snu i z odżywianiem sauna zapewni ci odporność i naprawdę w świecie pełnym wirusów i kataru można przeżyć zupełnie bez takich dolegliwości. Zadbasz o swoje zdrowie. Gdy będzie boleć cię głowa, nie sięgniesz już po tabletkę, bo wiesz, że lepiej napić się wody, zjeść coś, pooddychać, wyjść na świeże powietrze. Jeżeli boli cię głowa, to ona mówi, że czegoś ci potrzeba. I wiesz, jakie takie działanie będzie miało znaczenie w dłuższej perspektywie. No i w końcu pójdziesz na urlop. Ale na jaki urlop? Taki prawdziwy. Bez komórki, bez laptopa, bez postowania ciągle jestem, byłem, widziałem, zwiedziłem. A może będziesz mieć ochotę poleżeć przez tydzień przy jakimkolwiek basenie, gdziekolwiek, bo tego będzie potrzebował twój organizm. I zamiast wsiadać do autokaru, który obwiezie cię po wszystkich okolicznych atrakcjach, i zamiast ulegać temu, że po powrocie ze wspaniałej wycieczki powinieneś opowiedzieć byłem, widziałem, zobaczyłem, zdobyłem, powiesz nie, ja jestem najważniejszy, potrzebuję odpocząć po to, żeby intensywnie żyć dalej. Dlatego na urlopie nie będę robić nic, bo tego potrzebuję. No i ten czas. Wszyscy mamy go tak naprawdę tyle samo. Czy my żyjąc tutaj w Europie Środkowej, w takiej strefie klimatycznej, czy na przykład mieszkaniec Sri Lanki. Wszyscy mamy go 24 godziny na dobę. Mieszkaniec Sri Lanki wsiadając do autobusu nie wie, o której on odjedzie. Autobus odjedzie wtedy, kiedy zbierze się komplet pasażerów. A kiedy zbierze się ten komplet, tego nie wie nikt.
I nikt się tym nie przejmuje, naprawdę, nikt się tym nie stresuje, a wszystko, co ma być zrobione, jest zrobione. Więc czy naprawdę myślisz, że zawali się świat, jeżeli czegoś nie zrobisz na czas? Czy naprawdę myślisz, że zawali się świat, jeżeli stracisz kontrolę czasu i oddasz się wykonywanej czynności? Zaskoczę cię. Świat się nie zawali. Naprawdę. Czy myślisz, że zawali się świat, jeżeli zaoferujesz siebie światu w formule wypoczętej i zrelaksowanej, gotowej do działania? Czy naprawdę świat się zawali, jeżeli czasami poświęcisz czas na odpoczynek, tak jak poświęcasz go na zużywanie swoich sił? Nie zawali się. Od 16 lat zawodowo zajmuję się tym, aby ludzie znajdowali się we właściwych sobie miejscach. Zbierając szerokie doświadczenie rekrutacyjne, doszłam do takiego wniosku, że jako rekruterzy, jako ludzie poszukujący innych osób na różne stanowiska, nie mamy prawa oceniać czyichś zawodowych wyborów. Oczywiście oceniamy kompetencje, poziom doświadczeń, bo dążymy do znalezienia jak najlepszego dopasowania danej osoby do stanowiska, ale dopasowanie to nie tylko kompetencje i doświadczenie. Dopasowanie to zrozumienie motywów i potrzeb. Jeżeli sam nie masz dostępu do swoich potrzeb, jeżeli sam nie chcesz ich wyrażać światu, czy ktokolwiek będzie miał szansę je zrozumieć? Jeżeli jesteś pracodawcą siedzącym tutaj na tej sali, w twoim interesie jest, aby te motywy ludzkiego działania po prostu zrozumieć. W twoim interesie jest szukanie tego dopasowania, ale żeby znaleźć dopasowanie, musisz zrozumieć. Aby ktoś zrozumiał ciebie, musisz dać na to szansę tej drugiej osobie i musisz dać szansę sobie na zdefiniowanie tego, czego naprawdę potrzebujesz. Dlatego szanuj siebie, po prostu. Czasy zapewniają przeciążenie. Przeciążenie jest gwarantowane, dlatego swojemu ciału i umysłowi zapewnij coś dla równowagi. Tak naprawdę fundujesz im coś, do czego nie zostały stworzone. Recepta na dobre życie jest prosta. Jedz, śpi i kochaj siebie. To taka bardzo prosta recepta. Jedz, bo tylko odżywianie zapewni ci siłę, witalność, funkcjonowanie umysłu i zdrowie ciała. Śpi, bo tylko spanie zapewni ci regenerację po intensywnym dniu i zapewni ci faktyczną życiową efektywność, do której zapewne w tym momencie w jakichś obszarach dążysz. Kochaj siebie, tak po prostu. Czasem odpuść, usiądź na ławce pobliskiej, zastanów się, co czuję. No właśnie, co czujesz teraz? Jak często zadajesz sobie takie pytanie? Co jest dla ciebie ważne? Jak często zadajesz sobie takie pytanie? A kiedy masz je sobie zadać? Cały czas bombardowani informacjami nie mamy szansy usłyszeć siebie. Pośpiech stał się symbolem zajętości i sukcesu. Sukcesu? Naprawdę? Ja bym powiedziała, że jest oznaką czego innego. Braku szacunku do siebie. Po prostu. Planujemy każdą minutę, każde wolne 5 minut wypełniamy zadaniami. To też jest mistrzostwo. Braku kontaktu ze sobą. Po prostu. Dlatego usiądź czasem na tej pobliskiej ławce na 5-10 minut. Zastanów się, gdzie jesteś. Rozejrzyj się wokół, zobacz, co widzisz, co czujesz i czy jest ci dobrze. Czy moment, w którym jesteś, jest twoim momentem i czy chcesz w nim być? Czy może chciałbyś coś zmienić? Boisz się zacząć takie zmiany w swoim życiu? Boisz się, co na to otoczenie? Jak można to zrobić w tych szalonych, pędzących czasach? Zrób to dla siebie i dla otoczenia.
Wszyscy chcemy żyć w gronie osób zdrowych, szczęśliwych, uśmiechniętych, czujących się na swoim miejscu. Wszyscy chcemy żyć pośród ludzi, przy których można poluzować sztucznie zaciśnięty przy szyi krawat. Zrób to dla siebie i dla otoczenia. To jest według mnie idea, którą warto nieść. Zadbanie dla siebie, dla otoczenia. Wtedy wszystkim nam będzie żyło się łatwiej i lepiej. Moje doświadczenia życiowe doprowadziły mnie do koncepcji życia, w której żyję uważnie, zgodnie z filozofią powolnościową, o której dzisiaj ci trochę opowiedziałam, i w zgodzie ze sobą. Nie wiem, jaka jest twoja koncepcja. Jaka ona jest? I co zrobisz już dzisiaj w jej kierunku? Jaki wykonasz ten pierwszy krok? Dziękuję.